Mamy przedwiośnie, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na lubuskich rzekach, a z nami jest starszy kapitan Dariusz Szymura, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda dzisiaj sytuacja na lubuskich rzekach? Wiemy, że obecnie przechodzi fala wezbraniowa przez region. Można powiedzieć, że jesteśmy na takim przedwiośni, początek marca. Jeżeli chodzi o nasze główne rzeki, to jak pani powiedziała, Odra, tutaj mamy delikatnie przekroczone stany ostrzegawcze na odcinku Głogów, Nowa Sól, Cigacice. Można powiedzieć, że jakby ta delikatna fala bezwzględniowa przechodziła przez tamte regiony. Na pozostałych rzekach Noteć i Warta te stany są wysokie, ale w granicach ostrzegawczych nie przekroczyły tych stanów i tutaj my jako strażacy patrolujemy te odcinki newralgiczne i możemy uspokoić państwa, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o powiedzmy to podtopienia czy powódź w naszym regionie. Jaki był to charakter takich lokalnych ewentualnie podtopień? To chyba najgorsza sytuacja była, kiedy ustały te opady śniegu dosyć intensywne, prawda? Tak, ten początek taki był niepokój w naszej ludności, gdyż szybko zmieniła się temperatura, zalegający śnieg zaczął topnieć, a nie mógł po prostu wsiąknąć w ziemię, bo ona była jeszcze zmrożona pod spodem. Te wody zaczynały zbierać się w zagłębieniach terenu, ale tutaj widzimy też pracę innych instytucji, gdyż są te wszystkie kanały, te rowy odprowadzające te wody lokalne do tych głównych zbiorników i jakichś rzek są już drożne i ta woda sukcesywnie spływa, zapobiega to też lokalnym podtopieniom jakichś gospodarstw czy też posesji. Te newralgiczne miejsca, jak Cigacice, Nietków, Odra, Noteć, te powiat gorzowski, strzelecko-drezdenecki, te tereny nizinne. Jak wygląda działanie strażaków zapobiegawcze, przygotowawcze? My przede wszystkim staramy się patrolować. Codziennie monitorujemy stany tych rzek. Wysyłamy patrole piesze, patrole zmechanizowane. My jesteśmy na tych kolonach tych wałów, lokalizujemy te miejsca. Czy te rzeki wyszły z swoich koryt, są w granicach wałów, jeżeli są przy wałach, woda jest w pobliżu wałów, czy ten wał jest w dobrym stanie. Staramy się po tych wałach jeździć przy pomocy kładów, lekkich samochodów rozpoznawczych. Monitorujemy ten stan. Oprócz tego parę tygodni wcześniej, jak już kończyły się te mrozy, postawiliśmy w stan gotowości nasze związki taktyczne, jeżeli chodzi o takie typowe działania powodziowe, ewakuacyjne. To są kompanie i plutony dedykowane do takich działań jak ewakuacja ludności z zalanych terenów, pompowanie wody. Mamy przygotowany ten sprzęt i on jest w pełnej gotowości, jak i ludzie, mówimy tutaj o strażakach, zasoby ludzkie, jak i sprzętowe, to jest w pełnej gotowości. Jak wyglądają ćwiczenia, przygotowania, testy takiej sytuacji alarmującej? Oczywiście uspokajamy, że w tej chwili nie ma zagrożenia powodziowego, ale w razie czego musicie być przygotowani. Tak, mogę powiedzieć w ten sposób. Spokojnie to tylko ćwiczenia. I oby tak zostało. My ze swojej strony, z poziomu Komendy Wojewódzkiej wykonaliśmy takie próbne alarmowanie tych związków taktycznych. Zostały one zaalarmowane, podniesione do gotowości. Musiały zjechać się w jedno miejsce. My przeprowadziliśmy taką inspekcję, bo te związki są dedykowane do pomocy i lokalnej, jak również na terenie kraju. Mogą wyjechać w dowolne miejsce w kraju. Mają samowystarczalność przynajmniej na początek na 36 godzin. Mówimy tutaj o zakwaterowanie, wyżywienie i tego typu działania. Jadą w dowolne miejsce i wykonują tą pracę, którą w danym miejscu trzeba wykonać. Są to specjalne pompy o dużej wydajności, od kilku do kilkunastu tysięcy metrów sześciennych, kilkunastu tysięcy litrów wody na minutę są w stanie przetłoczyć. Są to specjalne rękawy do podwyższenia kolon wałów. Takich rękawów mamy około 10 kilometrów. Możemy podwyższyć koronę wału tam, gdzie jest możliwe podtopienie. Folia do uszczelniania tych wałów. Oczywiście cały inny sprzęt do ewakuacji ludności, do ewakuacji mienia. To wszystko jest w naszej dyspozycji. Postawiliśmy to w ramach ćwiczeń w stan gotowości. Te ćwiczenia wyszły bardzo dobrze i myślę, że tutaj należy się powiedzieć to, że jesteśmy przygotowani w pełni do ewentualnych działań na wypadek lokalnych podtopień czy jakiejś fali wezbraniowej.
Mówił pan o sprzęcie, to jest bardzo ważne, bo jakość, ilość tego sprzętu jest coraz lepsza chyba, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Tak, co chwilę ten sprzęt jest wymieniany. Oczywiście sprzęt czasami się zużywa, musi być odtwarzany. Te pompy były już używane przy poprzednich jakichś podtopieniach, powodziach, ale sukcesywnie z roku na rok jest ten sprzęt odnawiany, przychodzą nowe jednostki sprzętu. I tutaj oprócz tego, że myślimy o pojazdach, a również o tym sprzęcie mechanicznym na wypadek powodzi również. Jeżeli chodzi o stan tej infrastruktury, bo mówimy także o na przykład działalności bobrów na wałach, ale mówimy również o tym, że ten stan się poprawił, co również pan zaznaczył, czyli te inwestycje pomogły w tym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Ten stan jest lepszy, są drożniejsze te kanały, rowy. Jak to wygląda? Widać na chwilę obecną tam w tych miejscach, gdzie mamy zdiagnozowane takie miejsca newralgiczne i widać, że ta woda roztopowa, bo tak trzeba o niej powiedzieć, ona sukcesywnie ma możliwość odpływu do tych większych cieków. To jest zasługa chyba działalności tych instytucji, które powinny w tym miejscu wykonywać swoją pracę. Te rowy są drożne. Mamy duże siedliska też bobrów, gdzie one sukcesywnie tamują nam te cieki wodne, ale tam również władze lokalne, gminne czy powiatowe i instytucje, czy Wody Polskie dbają o to, aby te wszystkie główne cieki były drożne i to już daje wymierny efekt, bo ta woda roztopowa ma możliwość odpływu. Lokalne podtopienia nie są niczym takim, powiedzmy sobie, te roztopowe, niczym niezwykłym. One występują na naszych terenach, tutaj Dolina Noteci, tutaj okolice powiatu strzelecko-dodzyneckiego czy powiatu gorzowskiego, Santok i okolice, tam zawsze były delikatne podtopienia. To są tereny też delikatnie zalewowe i tutaj to jest stan normalny, proszę się nie obawiać, ta woda sukcesywnie powinna zejść, no chyba, że diametralnie zmieni nam się pogoda i zaczną padać intensywne deszcze. No ale no to tak jak pan mówi, też jesteście państwo, no i samorządy coraz lepiej przygotowane. No właśnie jakby tak spojrzeć wstecz, to jeszcze te lata słynnej powodzi, 97, ale też te troszeczkę późniejsze, a dziś to już XXI wiek, jeżeli chodzi o zasoby i sprzętowe, i kadrowe w straży. Tak, to się zgadza. Jesteśmy coraz bardziej przygotowani, coraz lepiej, ale też te powodzie są dosyć rzadko. Dlatego musimy poprzez ćwiczenia tutaj kultywować tą tradycję, żeby być ciągle przygotowanym, można powiedzieć, tą tradycję ćwiczeń poprzez pod to doskonałości. I ćwiczymy te swoje umiejętności. Nawet czasami przepompowujemy tą wodę z miejsca A do miejsca B, żeby w sytuacji, gdy będzie to zagrożenie, być jak najbardziej przygotowanym. Wydaje się, że jesteśmy coraz lepiej przygotowani sprzętowo i też doświadczenie, bo doświadczenie płynie z różnych krajów. My analizujemy tamte wydarzenia, które się dzieją, jakie są błędy popełniane, jakie są nowinki techniczne i staramy się je wszystkie przenosić na nasz polski, ten polski nasz, nasze polskie podwórko strażackie. Przed nami wiosna, a to rodzi kolejny problem, a mianowicie wypalanie traw. Czy to już się zaczyna? Można powiedzieć, że jesteśmy na progu tego niechlubnego procederu, tego wypalania terenów nieużytków i terenów zielonych. Już parę dni słońca się pojawiło, już mamy pierwsze przypadki wypalania traw i nieużytków. Pierwsze podpalenia już się zdarzają, są to jakieś trzcinowiska, są to stare, zalegające jeszcze resztki roślinne z ubiegłego sezonu. I już pierwsi ludzie, bo z reguły są to w większości podpalenia umyślne, zaczynają te miejsca wypalać. Dlatego prosimy państwa o rozsądek, o rozwagę i aby tego nie robić, gdyż stwarza to ogromne zagrożenie. Jesteśmy na progu tej wiosny, dużo ptactwa teraz przylatuje, zaczyna się gniazdowanie. Często te pożary wydostają się z tych obszarów na obszary leśne i dochodzi do pożarów ścioły w lesie, nawet całego drzewostanu. Jakie są kary za to przewidziane? Tutaj kodeks i karny i kodeks wykroczeń przewiduje kary, łącznie od kary grzywny do pozbawienia wolności. No tylko, że mamy ogromne problemy ze złapaniem kogoś na gorącym uczynku i tutaj policja stara się czasami ustalić tego sprawcę, ale to jest bardzo trudne.
ku przestrodze możemy prosić i apelować, i o to apelował także z nami w studio starszy kapitan Dariusz Szymura, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.